Siemaneczko, to Szakal z tej strony, witam Cię w montażu wakacyjnego marzenia każdego gracza. I jak zwykle opowiem na początku, co zrobimy, jakie etapy, a potem złożymy maszynkę, która będzie już w timelapse. Także na początek pierwszy etap. Płyta główna, uzbroimy w procka, założymy chłodzenie, założymy pamięci, potem weźmiemy obudowę, wrzucimy do niej zasilacz i dysk. No i potem wrzucimy płytę główną, podepniemy kabelki, podłączymy kartę graficzną i tak będzie wyglądał montaż. To będzie dość szybki montaż, nie ma żadnych udziwnień, nie ma żadnych wymian podzespołów ani jakichś dużych dodatków, bo to jest taka, powiedzmy, budżetowa trochę wersja marzenia każdego gracza, która później z czasem będzie po kolei rozbudowywana. O dysk, o lepsze chłodzenie i o coś tam jeszcze, co sobie klient zażyczy. Także mam nadzieję, że zapowiada się ciekawie. I co zrobić? Lecimy! Zapraszam na uzbrojenie płyty. Siemaneczko, to Szakal z tej strony, witam Cię w kolejnej części wakacyjnego marzenia każdego gracza. I w tej części, na tym etapie będziemy uzbrajać obudowę, czyli zamontujemy zasilacz, zamontujemy SSD-ka, zamontujemy oczywiście backplate'a, IO Shield'a w mainboard cutout. Także zapraszam. Siema, Szaka z tej strony i witam Was na kolejnym etapie montażu małego wakacyjnego marzenia każdego gracza. I przypominam, znowu, za każdym razem będę to przypominał, zanim włożycie płytę główną, sprawdźcie, czy macie wszystkie stędy, przede wszystkim na który rodzaj śrubek jest dany stęd. Macie jeden zapasowy stęd, w razie czego można gdzieś dokręcić, jak brakuje. I przekręćcie sobie jakąś śrubką i ten stand, i wszystkie pozostałe, żeby nie dusić potem płyty głównej. No, to zaczynamy robotę i do zobaczenia później. We'll be right back.
No, witam Cię w kolejnym etapie montażu wakacyjnego marzenia każdego gracza. Obudowa zamontowana. Mieliśmy małą zabawę, bo trzeba było po tym, jak sprawdziliśmy wszystkie bolce, pstędy, znaczy, i mieliśmy zamiar przełożyć kabelek, to okazało się, że to wycięcie, które jest z tyłu i bliskość płyty do wysokości krawędzi obudowy jest tak dopasowana, że no niestety tej wtyczki nie przełożymy i trzeba było odkręcić górę, żeby przełożyć wtyczkę. Także taka niedogodność jedna nas spotkała, a zresztą już sobie poradziliśmy. Płyta przekręcona, teraz bierzemy się za kabelki. Dużo ich nie ma, jeden do karty graficznej nam wystarczy, jeden do SATA, do SSD-ka. No i zaraz poprzekładamy do końca te nasze kabelki i będziemy montować kartę graficzną później. No to tyle. Lecimy. But it's love that keeps
Siemaneczko, witam Was w ostatniej części montażu wakacyjnego marzenia każdego gracza. Ostatnim etapem oczywiście będzie montaż karty graficznej, podłączenie kabelków. Potem będziemy stawiać system, a potem zajmiemy się układaniem kabelków. Oczywiście po zainstalowaniu systemu przetestujemy całego kompa. Czy wszystko jest ok, czy wszystko działa, czy wszystko hula. No, to zobaczmy. To by było na tyle, jeśli chodzi o montaż. Uzbroiliśmy płytę główną. Dla przypomnienia. Uzbroiliśmy płytę główną, założyliśmy procesor, chłodzenie, w tym wypadku boksowe. Założyliśmy pamięci. Później uzbroiliśmy obudowę, czyli założyliśmy backplate'a, IO shielda, włożyliśmy zasilacz, SSD-ka. Potem włożyliśmy płytę główną, pamiętając, żeby przekręcić wszystkie standy, sprawdzić, czy są sprawne. Trzeba było odkręcić górę, żeby przełożyć kabel od CPU. Bo niestety wycięcie jest, ale no, wtyczka była zbyt obszerna i nie dało się jej przełożyć, a nie było co wyginać, bo to nie o to chodzi, więc trzeba było górę zdjąć na chwilę, żeby tylko podnieść ją, włożyć kabel i można było zakręcać. Zamontowaliśmy płytę główną, podłączyliśmy wszystkie kable. Na koniec włożyliśmy kartę graficzną i ją podpiliśmy. Bierzemy się za instalację systemu. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o składanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć. Siema, Natuszak, ale z tej strony. Komputerek złożony, także pierwsze podłączenie do prąda. Podpiliśmy oczywiście zasilanie, podpiliśmy monitorek, klawiaturę i myszkę. No i co? Palimy tę rakietę! Podłączymy sobie, znaczy nie podłączymy, tylko włączymy zasilacz. Zobaczymy, co nam się zaświeci, czy coś się tu zaświeci. Na płycie jest tam jedna diodka i na karcie graficznej jest jedna. Na karcie graficznej to jest ta diodka pokazująca na zielono, jak jest podłączone zasilanie, a na czerwono, jak nie podłączyłeś lub źle podłączyłeś. Na płycie oczywiście coś tam świeci. No i co? Palimy, zobaczymy. Kulery się świecą, światełko się zaświeciło, czerwono się tutaj świeci. O, mamy BIOS, dobra. Jedna sprawa. W międzyczasie sprawdziłem sobie na płycie, nie na płycie, tylko na innym kompie, jaka jest najnowsza wersja BIOS-u i tak sobie, jakby, że tak powiem, na zaś zapobiegawczo ściągnąłem i zmieniłem nazwę, ma być nazwa h97me.cap. I oczywiście zaktualizujemy sobie BIOSik przy okazji. A z tego co widzę, to będzie do aktualizacji, bo mamy 0.3.3,
3.1, a tu mamy chyba 2.1.0.3, nową wersję czy coś takiego. Także co tu mamy? Jeszcze 38 temperaturkę, procka CPU, procka, płyta ma 31 stopni, dwie kostki 1600 po 4 giga włożone, Crucial włożone 128 giga, XMP mamy wyłączone, chassisy się ładnie kręcą, no BIOSik wygląda ładnie, także przechodzimy sobie, aha, mam już zgranego BIOSa na flesza, także wbijamy się. Mam nadzieję, że on to wykryje, czyli będziemy może musieli zrobić restart, zobaczymy, nie, jest, dobra, H9, tak, jest. BIOS, do you want to re-update? 2.1.0.3 jest wersja z 27 czerwca, także jedziemy z aktualizacją BIOSu. Tak wygląda normalna aktualizacja BIOSu, jak Wam się komp odpala, także wchodzimy sobie do BIOSu i robimy po prostu update. Chwilę to potrwa, no już szybko nawet idzie, myślałem, że będzie wolniej. Także wszystko można wyczytać w manualu, moi drodzy. Manual, RTFM, karma. Wszystko po kolei znajdziecie. BIOSik nam się załaduje. Sprawdzimy, czy się komp odpala, bo warto, pamiętajcie, zasilanie, które jest podpięte, mieć UPS-a. Bo gdyby teraz, w tym momencie, elektrownia zrobiła mi albo jakieś przepięcie było na budynku czy coś i mi na moment znikło napięcie, także zasilacz by tego, takie dłuższe, nie, że ani listwa, ani zasilacz by tego nie ogarnęli, no to płyta by była do serwisu. Trzeba było przefleszować BIOS, odzyskać. Tu jest oczywiście jakaś opcja crash, coś tam. Czekajcie, gdzie ja tam BIOS information. Tutaj gdzieś coś było. Asus Crash Free BIOS Utility. Auto Recovery Tool. No ale no, jest jakieś recovery, insert support DVD, tralala, można coś tam poogarniać. A jeśli nie, to trzeba było przerestartować EEPROM. Dobra. Update successfully. System will be reset. OK, let's see. To może masz wyjąć. No, działaj. Nie bądź taki. Going to sleep. Nie działa. Jest! Mamy go! Dobra. Dell. F1. Co tu mamy? Pokaż się wersjo. No mamy. 2.1.0.3. Także BIOSik mamy, pamięci nadal widzi, dysk nadal widzi. Temperatura nam się trochę podniosła z 38 do 39, chyba się cieplej zrobiło, bo siedzę od godziny pozamykane okna, bo przecież przy takiej ruchliwej ulicy, jakbym miał otwarte okna, to by nic nie było słychać na materiale, tylko ruch uliczny. Także jest trochę 31 płyta, chassisy się kręcą 1283, 1121, 1112. Także wszystko ładnie, pięknie śmiga. Bierzemy się za instalację Windowsa i potem jakby wrócimy w podsumowaniu sterowników i tak dalej, skonfiguruję wszystko, pościągam aktualizacje, nowe sterowniki, przetestuję i potem zrobimy podsumowanie, co i jak hula. Czy wszystko hula nadal, czy podgrzane przez chwilę, przez jakiś czas komponenty działają, czy się nie wywalają, nie rzucają artefaktów na ekran, nie crashują się i tak dalej. Także w podsumowaniu wszystko będzie, na tą chwilę to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć, Szakalaut! Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Cię w podsumowaniu montażu wakacyjnego marzenia każdego gracza edycja 2. Komputer jest już złożony, jak widzieliście, jest zainstalowany system, wszystkie sterowniki aktualne, przetestowane różnymi programami, temperatury są bardzo przyzwoite jak na taki system chłodzenia. Nawet na Intel Burn teście praktycznie niesłyszalny. I co jeszcze? Jedna rzecz dodatkowo. Jak pewnie widzieliście, w tym systemie nie było zakupionego systemu, w tym komputerze, przepraszam, nie było zakupionego systemu operacyjnego. Wgrałem tu wersję testową, bo klient ma już wcześniej kupionego Windowsa, także wgrałem mu taką wersję, jaką ma, żeby nie musiał jeszcze raz reinstala robić, bo ja zawsze wgrywam testową wersję systemu, na której potem właśnie testuję komponenty. Jeśli, w cudzysłowie, dogadam się z klientem, że ma wersję Windowsa jakąś tam kupioną, tak, swoją, no to wtedy wybieramy tą wersję, która jest, żeby właśnie nie musiał reinstala robić, a
a ja sobie i potestować mogę, on potem będzie miał szybciej działającego kompa z poinstalowanym wszystkim, co trzeba, z aktualizowanym BIOS-em oczywiście, sterowniki najnowsze i jeszcze dodatkowo trochę zoptymalizowany ten system, jakby moim sposobem. No, to by było na tyle, myślę. Mam nadzieję, że się podobało i montaż i tak dalej, że będziecie mogli coś sobie z tego dla siebie wziąć. No i co? To tyle. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Shackle out.